Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jesteśmy w 19 rozdziale Ewangelii świętego Jana i czytamy od 16 wersetu. Wtedy Piłat im go wydał, żeby go ukrzyżowano. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go, a on niosąc swój krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, a po hebrajsku Golgotą, gdzie go ukrzyżowali, a razem z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu, a było napisane Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie krzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata: nie pisz król Żydów, ale że on mówił: jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: co napisałem, to napisałem. I to jest niesamowite, bo Piłat tą sytuacją przyznał, że on jest królem Żydów. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, byłem kiedyś na wystawie Biblii i tam Pan nam opowiadał, że te słowa, właśnie Jezus z Nazaretu, król Żydów, w języku hebrajskim, jak są napisane, to pierwsze litery każdego słowa składają się w słowo Jehowy, co jest imieniem Boga. I oni również to widzieli. I czytając Słowo Boże, bądźcie zawsze uważni, ponieważ tu wszystko ma znaczenie. Teraz będziemy szli po kolei, gdzie po prostu wszelkie proroctwo dotyczące śmierci Mesjasza, które zostało zapowiadane w psalmach, się tutaj wypełnia. I Dawid 500 czy 600 lat przed Jezusem Chrystusem, on pisze psalm, który jest krzyżowaniem człowieka, który jest opisem męczeńskiej śmierci na krzyżu. A oni wtedy nawet nie znali kary krzyżowania. I to jest fenomenalne, bo Jezus Chrystus, on wypełnił wszystkie proroctwa Pisma, które o nim mówiły, i część jeszcze została do wypełnienia, ponieważ on wypełni je, kiedy wróci. Ale w nim wszystko jest spełnione. I to jest wspaniałe. Jak będziecie czytać Słowo Boże, to w przekładzie UBG to jest bardzo dobrze zrobione. Tu po środku macie taką rubrykę. I tutaj są literki przy różnych wyrazach. I te literki bezpośrednio nas odnoszą do miejsc, w których w Starym Przymierzu jest mowa o Chrystusie. I on to odkrywa tutaj i wypełnia te słowa, które go zapowiadają. To jest bardzo głębokie. To jest niesamowite. Piłat odpowiedział: co napisałem, to napisałem. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery, każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. I na przykład zobaczcie teraz. Tu mamy literkę D. Przy słowie wzięli jego szaty. I mamy odniesienie do Mateusza, Marka i Łukasza, ponieważ w tych Ewangeliach jest ten sam opis. Ale dalej. Mamy kolejną literkę. G. I mamy odniesienie do psalmu 22. I przeczytajmy sobie teraz psalm 22. Zanim pójdziemy dalej. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie od słów mego jęku? Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. W nocy, a nie mogę się uspokoić.
Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i się nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzykują, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Ale Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Otoczyło mnie mnóstwo całe, osaczyły mnie byki Baszanu, rozerwały na mnie swe paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynęłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrując się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się mocą moją. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się mocy moja. Spiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów, cenną duszę moją. Wybaw mnie z lwiej paszczy, bo od rogów jednorożców mnie ocaliłeś. Będę głosił Twoje imię moim braciom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie. Wysławiajcie Go całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Bo nie wzgardził, ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed Nim swego oblicza, lecz gdy ten do Niego wołał, usłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja chwała. W wielkim zgromadzeniu wypełnią się, wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy będą jeść i nasycą się. Chwalić Pana będą ci, którzy Go szukają. Wasze serce będzie żyć na wieki. Przypomną sobie i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed Twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać Mu pokłon, upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy zstępują w proch, którzy nie mogą swej duszy zachować przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość, że On tak uczynił. I teraz patrzcie. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moją szatę i moją tunikę, o moją tunikę rzucają losy. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, spiesz mi na ratunek. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu, a było napisane: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A był to napis po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata: nie pisz król Żydów, ale że on mówił: jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: com napisał, to napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, przebili Jego ręce i nogi. Wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą: nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć, aby się wypełniło pismo, które mówi:
Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. To właśnie zrobili żołnierze. Kiedy będziecie czytać Stare Przymierze, pozwólcie Duchowi Świętemu, aby On wam objawiał wszystko to, co jest o Chrystusie. Bo kluczem do zrozumienia Słowa jest Jezus Chrystus. Wszystko tu mówi o Nim. I ten przykład, w ogóle ten psalm jest psalm 22. Słowo Boże jest duchem i jest życiem. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje słowo jest prawdą. Dziękuję Ci, że jesteśmy uświęceni w prawdzie i że żyjesz w nas i przez nas. Dziękuję Ci, że nas kochasz, królujesz i prowadzisz. W imieniu Jezusa Chrystusa objawiaj nam swoje słowo. My, którzy ufamy od łona matki. Ja nie mogę, no. Pozwólcie, że ja jeszcze raz to przeczytam. Bo mnie to wysadziło w kosmos. Ale to Ty mnie wydobyłeś z łona. Napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia. Od łona matki Ty jesteś moim Bogiem. Panie, dziękuję Ci, że Ty nas zbawiłeś. Polegamy tylko na Tobie. Amen. Jo.